pierwszą część roku mieliśmy spotkania z artystami, głównie z przedstawicielami literatury polskiej i ukraińskiej. Nieprzypadkowo, ponieważ ci, co wiedzą, to wiedzą, ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą. Literatura jest bardzo ważnym elementem tożsamościowym naszych narodów. Dlatego też spotkania się odbywają w Muzeum Pana Tadeusza. Jeśli ktoś chce poznawać kulturę ukraińską albo kulturę polską, to najlepiej przez literaturę. Natomiast chcieliśmy po wakacjach przenieść się na inny obszar, w którym stosunki polsko-ukraińskie są nawiązywane i wręcz jest to obszar, w którym to odbywa się bardzo praktycznie. Jest to obszar dyplomacji, polityki zagranicznej, polityki dyplomatycznej. Muszę wytłumaczyć pewną rzecz. Otóż znalazła się z nami wspaniała Ania Łazar, Anna Łazar, w zastępstwie za panią Bogumiłę Bertychowską, która w niedzielę, wieczorem ze Lwowa przysłała mi wiadomość, że niestety nie może być dzisiaj z nami z powodów rodzinnych, osobistych. I pierwsza osoba, która mi przyszła na myśl, też pani Bogumiła, kto mógłby poprowadzić to spotkanie za nią, była właśnie Anna Łazar, która, my się znamy jeszcze z Anią, jak była wicedyrektorką Instytutu Polskiego w Kijowie, później w Petersburgu. I bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś na takich wariackich papierach to zaproszenie. Natomiast dziękuję wszystkim gościom, że godziliście po prostu. Uzgodnienie kalendarzy nie było łatwe, to też trochę musiało potrwać, ale bardzo dziękuję, że zgodziliście się Państwo na obecność tutaj i na rozmowy polsko-ukraińskie, które tutaj już we Wrocławiu mamy, jak wspomniałem, toczymy już od roku, ale tak naprawdę no, cały czas tutaj dialogujemy z... Chciałbym przywitać też na sali widzę pełnomocniczkę Ukraińców we Wrocławiu Olga Chrebor, przedstawiciele Fundacji Ukraina, Wiktor Salomon, Związek Ukraińców w Polsce i wszystkich, którym na sercu leżą stosunki polsko-ukraińskie i zapraszam do rozmowy. Oddaję mikrofon Annie. Dziękuję bardzo. Szanowni Panie i Panowie, Szanowny Panie Poseł, Panie Ambasadorze, Szanowni Państwo, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie do prowadzenia tej debaty. Muszę przyznać, że moja perspektywa jest dosyć szczególna, bo zwykle patrzę na wydarzenia w świecie, a szczególnie w relacjach polsko-ukraińskich, w takich szczególnych okularach, które zrobione są z wydarzeń kulturalnych. Śledzę je namiętnie, szczególnie w Polsce i muszę powiedzieć, że wyjechawszy ponad 11 lat temu do pracy w Instytucie Polskim w Kijowie, zostawiłam Polskę, która była jeszcze no, taka mocno poniatańska i mononarodowa, a kiedy wróciłam, zobaczyłam ferię barw, mnóstwo wspaniałych nowych osób, które bardzo dynamicznie wpływają na to, że nasz pejzaż kulturowy, mentalnościowy i wiedzę o świecie bardzo się wzbogaciły. Zobaczyłam mnóstwo ukraińskich oddolnych, nie tylko państwowych i samorządowych, ale też związanych z prywatnymi inicjatywami, takim obywatelskim poczuciem obowiązku i potrzeby, mnóstwo takich wydarzeń kulturalnych, które często przynoszą rozpoznania dotyczące stosunków polsko-ukraińskich, które nie pojawiają się koniecznie na forach polityków czy ekspertów. I te rozpoznania są mi bardzo bliskie. Więc to jest moja prawdziwa perspektywa, a w zastępstwie pani Bogumiły Bertychowskiej będę zadawać pytania z obszaru bliższego panu ambasadorom, więc to oni będą się czuć komfortowo. Ja będę stawiać pytania o to, co można byłoby ciekawego powiedzieć w kwestii wydarzeń aktualnych i stosunków polsko-ukraińskich. I pomyśleliśmy, że nasze spotkanie podzielimy na takich 5 części. Pierwszy będzie dotyczył aktualności, krótszy. Drugi takiej oceny polsko-ukraińskich stosunków w ciągu ostatnich lat. Trzeci, też troszkę dłuższy na temat tego, jakie czekają nas wyzwania i co można zrobić. A czwarty,
czwarty będzie dotyczył wizji przyszłości bardzo dalekiej, więc tutaj już będzie można absolutnie odpłynąć. Będzie można pomyśleć o przyszłości klimatu, Europy i też nas jako ludzi, jako społeczeństwo, które podlega, jak to powiedział Vitalij Portnow, dyfuzji. I ostatnia część to będzie część dla Państwa, czyli wszystkie te pytania, które nie padły, a z pewnością będzie takich mnóstwo, zostawiam do Waszych ust i rąk. Także proszę pozwolić, że zacznę naszą rozmowę. I chyba takim pierwszym, najbardziej intuicyjnym pytaniem są wybory w Polsce. Proszę powiedzieć, czy obserwując te wybory, oczekujecie, panowie, pierwszego poproszę o odpowiedź pana ambasadora Deszczyce, zmian w stosunkach polsko-ukraińskich, nowych możliwości, czy nowych tematów, chociaż jak chyba zostaje bardzo podobne. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Krótka odpowiedź, no, jeżeli chodzi o Wrocław, to chyba nic nie powinno się zmienić w relacjach ukraińsko-polskich. Najpierw chciałem podziękować za zaproszenie do udziału w tych rozmowach ukraińsko-polskich. Dużo mnie przyjemno mać też moich znajomych, jakich ja znam już kilka roków. Коли приїжджаю до Вроцлава, стараюся зустрічатися і розмовляти, і знаю, що буде робити із української громади не тільки. Багато мене тішу, що ті розмови са впроваджені. І я в Польщі вже майже 5 років. І бачу ту атмосферу не тільки приязні, а й відвертості Вроцлава на релації українсько-польські. Pyta Pani o czego oczekujemy po wyborach, to prognozuję, to raczej tej otwartości, jaka jest w Wrocławiu na relacje ukraińsko-polskie na całą Polskę. Ale na serio to oczekuję oczywiście, że po powołaniu nowego rządu ta linia, która była prowadzona przez obecny rząd, będzie kontynuowana. Nie oczekuję, że jakichś bardziej drastycznych zmian. Natomiast nie ukrywam tego, że niepokoi mnie to, że w parlamencie do parlamentu doszli, czy dostali się radykalowi prawicowi, także Konfederacja, która no, publicznie wspierała Putina, współpracowała z Putinem. Nie wiem, jak ich obecność w parlamencie będzie mieć wpływ na relacje, czy w ogóle na politykę Polski wobec Ukrainy. Chociaż oczywiście to jest mała grupa, 10 osób, ale bardzo głośna. Natomiast... 11. Dobrze. 11, tak. A przy tym... Pan poseł teraz Janusz Korwin-Mikke ma zakaz wjazdu na Ukrainę. Za Krym. Także tutaj jest taka delikatna sprawa, z którą trzeba będzie dać sobie radę jakoś. Ale jeżeli chodzi o politykę, którą prowadziliśmy, jak wspomniałem, ja z tym 5 lat, to przeżyłem różne etapy w relacjach ukraińsko-polskich. I mam nadzieję, że możemy znaleźć sposób na to, żeby te relacje, nawet jeżeli są głosy radykalnie polityczne, utrzymywać w tym trendzie, w tym kierunku dobrosąsiedztwa. Robiłem to z panem ambasadorem, jak on był w Kijowie. Robimy to, jak on jest w Polsce z powrotem. Ale mam nadzieję, że rozsądek tego, że Ukraina i Polska są ważni jeden dla drugiego, przeważa.
No tak, ja też muszę zacząć od paru słów dotyczących Wrocławia i podziękowań za zaproszenie. To jest właściwie wspaniałe, że możemy tutaj razem z ambasadorem Brzycą akurat w Wrocławiu siedzieć i rozmawiać o rzeczach nie zawsze prostych. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. I próbując odpowiedzieć na to pytanie, to właściwie te wyniki wyborów były do przewidzenia. Może z wyjątkiem tego, że rzeczywiście do Sejmu dostała się partia, która jest zdecydowanie prorosyjska. I tak jak już Andrzej Leszczyca powiedział, człowiek, który nie jest wykluczony, że może zostać seniorem marszałkiem Sejmu, Januszka Mimikę, może być nieobliczany, bo on jest nieobliczany. On jest na czarnej liście ze względu na odwiedzenie Krymu w sposób, który urąga polskiej racji stanu. Dokładnie. Łamiąc przepisy ukraińskie, tak. Więc to rzeczywiście będzie pewien problem, bo znając go, on wątpliwie będzie chciał przyjechać na Ukrainę i przetestować system. Ja myślę, że jak chodzi o zasadnicze zręby polityki polsko-ukraińskiej, to one się nie bardzo zmienią. Ta polityka PiS-u w stosunku do Ukrainy się kształtowała w czasie mojej kadencji, co czasem koleśnie odczuwałem na własnej skórze, ale generalnie to jest polityka, która się opiera o te same filary. Ukraina jest ważnym, strategicznym partnerem Polski. Polska wspiera perspektywę członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i Polska wspiera potencjalne członkostwo Ukrainy w NATO. To jest jak mantra powtarzane i zauważyłem to dzisiaj w przeglądzie prasy ukraińskiej, że zauważono, że właściwie to jest coś, co będzie nadal funkcjonowało. Tak. Więc myślę, że w tej kwestii, w kwestii super strategicznej, super ważnej, związanej z bezpieczeństwem zarówno Polski, jak i Ukrainy, tutaj problemu nie będzie. Rzeczywiście będą się pojawiały pewnie jakieś próby wrzutek, tak jak kiedyś, właściwie trzeba powiedzieć szczerze, ktoś właśnie związany z Konfederacją, niekoniecznie formalnie, wrzucił ten pomysł na zmiany w prawie dotyczącym, w zakonie dotyczącym IPN, Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce. Co potem skutkowało, wiadomo czym i jak to się odbiło na stosunkach polsko-ukraińskich. Mam nadzieję, że już w tej chwili i Polacy, i Ukraińcy się nauczyli, jak się obchodzić z takimi zabawkami, które mogą być groźne. I jest deklaracja ze strony Kijowa, że można wznowić ekshumację polskich grobów na terenie całej Ukrainy. Więc licząc również na wzajemność ze strony polskiej, to nie jest w tej chwili najważniejszy problem dla Ukrainy, bo Ukraina ma w tej chwili mnóstwo ważnych problemów. No, nie zdarzyło się jeszcze tak w historii, żeby naraz na jednego młodego, nowego prezydenta tyle mogło spaść. Natomiast jest życzliwość. No może jeszcze jedna ważna rzecz jest, że szef delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy został Polak. To jest były mój przełożony, mój szef, minister Witold Waszczykowski, który udzielił niedawno wywiadu Rzeczypospolitej, gdzie również wspomniał o tych priorytetach dotyczących członkostwa w Unii i związku ze strukturami euroatlantyckimi.
myślę, że może na razie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo ciekawe odpowiedzi. Chciałam też polecić Państwu lekturę Europejskiej Prawdy, gdzie ukraińscy publicyści też jakby robią swoje stawki dotyczące wyborów w Polsce, więc wydaje mi się, że pogląd przedstawiony przez panów ambasadorów jest zgodny z tym, czego oczekują też ukraińskie media, więc jest racjonalny. Możemy mieć nadzieję na dobre kontynuowanie współpracy polsko-ukraińskiej. Proszę pozwolić też, że zapytam o jakby też gorącą sprawę w Ukrainie. Protesty, które w czasie święta Wojska Ukraińskiego ostatnio wyszły znowu w Kijowie. Protesty, które zostały przez prezydenta Zełenskiego inaczej niż jego poprzednika, nie chcę mi się wymienić nazwiska, potraktowane z szacunkiem, jako wyraz Vox Populi. Czy mogę poprosić o parę słów na ten temat? Chciałem tutaj może swojego stanowiska powiedzieć, że to raczej nie są protesty. No, bo to nie było tak protesty, to były raczej marsze w poparciu tych czy innych poglądów. Także tutaj bardziej możliwość wypowiedzieć się, nikt nie przeszkadza w przeprowadzeniu dwóch czy tam kilku marszy w Kijowie czy w innych miastach. Oczywiście, że są i siły polityczne, które się nie do końca zgadzają z obecną polityką rządu, ale to jest demokracja, bo to są wybierane te lub inne partie i dlatego jest i opozycja, żeby krytykować, jeżeli coś się nie podoba, taka czy inna decyzja rządu czy prezydenta. Też muszę tutaj zgodzić się tutaj z panią, że prezydent Zełenski w sposób naturalny, dla niego naturalny, nie krytykował, pozwolił, to raczej nie on, ale władze inne, ale przyjął do wiadomości, że są takie protesty, także mogą mieć i uwzględnił ich też w swój sposób, też w tym dniu uhonorował wojskowych i ochronników, bo to dzień nie tylko pokrowy, dzień nie tylko jak część społeczeństwa UPA i kozactwa, ale też oficjalny dzień obrońców Ukrainy. Obrońców Ukrainy? Zachęstkiwa. I to on złożył hołd tym, którzy zginęli, ale też spotkał się z tymi, którzy bronią Ukrainy w dniu dzisiejszym. Podczas swojej wizyty na Donbas teraz, wczoraj. I oczywiście to też pokazuje, że społeczeństwo ukraińskie jest dość demokratyczne, dość wolne. Osoby mogą swoje poglądy swobodnie wyrażać. I zgadzam się tutaj z Janem, że rzeczywiście na takiego młodego prezydenta, na młode państwo, na młody rząd spadło na bardzo dużo wyzwań. Bo poparcie i Zełenskiego, i potem partii Sługi Narodu w wyborach parlamentarnych, to raczej było poparcie tego, że chcemy stabilizacji, chcemy pokoju, chcemy rozwoju. No i trzeba do tego doprowadzić. No i też chyba prezydent chciał szybkich rozwiązań. Tak, bo jest bardzo aktywny, tak, szybkich rozwiązań parlamentu, szybkich wyborów parlamentarnych, szybkich rozwiązań na wschodzie Ukrainy, ale rzeczywiście, bo społeczeństwo tego oczekuje. Społeczeństwo ukraińskie jest już 5 lat w stanie boju. Oczekuje stabilizacji. Ale problem polega na tym, że też tego oczekuje i reszta świata. Reszta świata też się zmęczyła wojną rosyjsko-ukraińską. I chcą to rozwiązać. Chcą to doprowadzić do jakiegoś
pokoju czy do jakiegoś porozumienia. Bo niestety pojawiają się na świecie inne gorące tematy i miejsca. I dlatego to ważne też, że społeczeństwo ukraińskie, może część społeczeństwa się nie zgadzać z polityką rządu, pokazuje to swoją niezgodę przez organizację takich marszów, które są uwzględniane, bo nie wiem, czy też zauważyliście, że premier dzień przed spotkał się też z weteranami, którzy przeszli przez wojnę. Spotkał się, żeby ich z nimi porozmawiać, żeby ich wysłuchać i żeby w swojej polityce rządowej włączyć ten wątek, który jest dla nich ważny. Także uważam, że to jest dobry przykład do tego, żeby dosłuchiwać się do społeczeństwa. A to, co prezydent i rząd teraz próbuje szybko rozwiązać kwestię konfliktu na Donbasie, to dla mnie jest jasne, bo w 2014 dla nas było wielkim zaskoczeniem agresja rosyjska i dla mnie jak ministra spraw zagranicznych to w ogóle było nie do przyjęcia. Nie mogliśmy sobie wyobrazić, że Rosja militarnie zaatakuje Ukrainę. Nikt tego nie oczekiwał. Są oczywiście pogłoski, że tam były plany w Rosji, tak? Na pewno były jakieś plany, ale że oni fizycznie wprowadzą wojska, tego nie oczekiwaliśmy. I oczywiście, że wtedy też była kwestia, to trzeba szybko jakoś uspokoić. I uważam, że trzeba dać szansę prezydentowi, może mu się uda szybko. Z tego, co widzimy, nie tak szybko. Już coraz powolniej, ale trzeba próbować. Dziękuję. Panie ambasadorze, to nie jest tak naprawdę łatwe pytanie, dlatego że szereg czai się na tej wschodzie Ukrainy pułapek. Na przykład taka słynna reforma samorządowa, która zmierza do tego, żeby więcej władzy dać w regiony, żeby samorządowość się bardziej rozwijała w całkowicie zinfiltrowanym przez terrorystów w Donbasie, może przynieść zupełnie nieoczekiwane rezultaty, jak szukać tam nowych wyborów. Więc jaka jest pańska optyka tych protestów? Czy społeczeństwo ukraińskie ma coś do powiedzenia istotnego prezydentowi Zełenskiemu? Przede wszystkim trzeba szczerze i uczciwie powiedzieć, że szybko to należy mu łapać, a nie polityk go uprawiać. Jedna też się nadaje. To tak, ale jeżeli myślimy o pewnym procesie wynegocjowania jakiegoś rozwiązania konfliktu, wojny właściwie polsko-ukraińsko-rosyjskiej, to nie są sprawy proste. Przypomnijmy sobie wojnę na Bałkanach, rozpad Jugosławii, konflikt, który wstrząsnął Europą. Europa nie była sobie w stanie z tym konfliktem poradzić. Pamiętam moment, akurat tak się złożyło, że ja byłem wtedy korespondentem tam na Bałkanach. Przyjeżdżałem w różne gorące miejsca, tam wtedy napisałem właściwie 3 książki. I tam wtedy Europa była kompletnie bezradna. ONZ był bezradny, nie był sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. I właściwie dopiero obecność Amerykanów i NATO uzyskało pożądany efekt, udało się doprowadzić do pokoju, ponieważ ciągle nie bardzo stabilny. I tutaj może taki trend z mojej strony. Trochę mnie drażni to, że w tej chwili mówi się o tym, że należy rozpocząć szybko rozmowy akcesyjne z Albanią i z północną Macedonią. Natomiast to akurat Ukraina się cały czas gdzieś tak, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję spycha się na mocny tor, jakby unikając tematu perspektywy członkostwa.
Bo ta perspektywa członkostwa to jest coś, co działa najskuteczniej. I jeżeli mówimy o pokoju i o myśleniu perspektywicznym, to powinniśmy przede wszystkim myśleć o tym. A niestety tego elementu w myśleniu, muszę powiedzieć szczerze, że akurat w myśleniu polskim tego nie brakuje, bo to jest obecne. Ten wątek jest obecny. Natomiast w myśleniu Unii Europejskiej w tej chwili, a szczególnie ważnych graczy, takich jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, to nie ma. Ponieważ nie ma rozwiązań szybkich, więc trzeba czasu. Być może niecierpliwość młodego prezydenta to świadczy o tym, że on bardzo chciał, że mu na tym zależy, pokazał. Natomiast w ten sposób i tak szybko tego się nam na pewno nie da załatwić. I z tego powodu właśnie pewnie tam w Kijowie i w innych miastach pojawiły się głosy wyrażające inne opinie. To wszystko się rozbija o pewien zabieg, który jest właściwie dziełem Rosji. Chodzi o tę nieszczęsną formułę Steinmeiera, która właściwie nigdy nie została zapisana. A właściwie kryło się w niej coś takiego. Specjalny status dla autonomiczny dla Donbasu, plus po prostu wybory, które by się tam miały odbyć. Pod kuratorem ABW? Nie, tak. Pod kuratorem ABW, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I ani słowa więcej tam w tym nie było. I ponieważ spotkanie w formacie normandzkim miało się odbyć już we wrześniu, ono się nie odbyło z tego powodu, że Rosja nie chciała tego spotkania. Rosja chciała, żeby Ukraina dostarczyła na piśmie dokument, nie tylko Ukraina, ale generalnie, żeby powstał dokument, który by określał, co to jest ta formuła Steinmeiera. No i wtedy się zaczął cały problem. I wtedy i prezydent Zełenski, i ukraińscy politycy wyjaśniali, i minister Pristajewo wyjaśniali opinii publicznej, że w żadnym wypadku nie może być mowy o wyborach pod głowami karabinów, że musi to być zgodnie z ukraińskim prawem. No i jaki efekt jest? Efekt jest taki, że jest wzmożenie ostrzałów i jest znowu odwlekanie i Rosja w tej chwili zarzuca Ukrainie, że nie dotrzymuje umów i nie wycofuje swoich wojsk z uzgodnionych terytoriów, a Ukraina nie wycofuje wojsk dlatego, że po prostu tam jawnie są łamane, po prostu są ostrzały regularne. W tej chwili dość duże wzmożenie jest tych ostrzałów, więc można praktycznie powiedzieć, że Rosji chyba niespecjalnie zależy na tym, żeby spotkać się w tym formacie normandzkim, natomiast zależy Rosji na tym, żeby destabilizować Ukrainę, co mi się w tej chwili rzeczywiście pewnym stopniu udaje. Co należy zrobić? Należy Rosji po prostu w tym przeszkodzić. I być może to zostało dzisiaj powiedziane, jak minister Pristajewo udzielił wypowiedzi, to z tej wypowiedzi wynikało coś takiego, że Ukraina nie może w nieskończoność prowadzić negocjacji pokojowych w formacie normandzkim. Być może trzeba znaleźć plan B. Ale tutaj tylko dodam jeszcze, że rzeczywiście te formaty trzeba szukać, ten format, który będzie najbardziej efektywny. No, teraz nie mamy nic, nie mamy innego formatu niż format normandzki i porozumienie mińskie. Trzeba spróbować. Jeżeli się nie uda, to wtedy próbować coś innego. Wciąż jest chęć obecnej ekipy rządzącej, żeby doprowadzić do tego spotkania i do pewnych porozumień w formacie normandzkim. Ja uczestniczyłem w formacie genewskim. Doprowadziliśmy do tego formatu genewskiego. No i okazało się, że w tym formacie genewskim Rosja czuje się bardzo niezręcznie.
I dlatego Rosja próbowała stworzyć coś innego. No wtedy nie chciała iść na format genewski, na powtórzenie tego, na kontynuację formatu genewskiego. I wtedy w tych okolicznościach, w czerwcu 2014 roku, nie było innego sposobu, jak doprowadzić do formatu właśnie normandzkiego. Z różnych powodów. Powody tego, że Stany wtedy nie chcieli się angażować, bo były przed kampanią wyborczą. Z powodu tego, że Macron chciał być bardziej aktywny na polityce, na scenie międzynarodowej, w polityce międzynarodowej. Z różnych. Też prezydent Poroszenko chciał szybko rozwiązać ten konflikt na wschodzie Ukrainy i zgodzili się na format normandzki. Ale tutaj się zgadzam z Janem, że tak naprawdę Rosji nie zależy na rozwiązywaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Podejrzewam, że do tego czasu, dopóki będą sankcje, to będzie presja na Rosję, żeby ona chciała rozwiązać ten konflikt. Jak nie będzie tych sankcji, to nie będzie presji. I Rosja będzie stawiać nowe i nowe warunki, albo preteksty, szukać preteksty, dlaczego nie spotkać się w formacie normandzkim. To albo tak, albo nie tak, albo nie taki formuła będzie wpisana niż Steinmeiera, a Zelenskiego czy Grosiego, no coś będzie nie pasować. Niestety Rosja taką strategię wybrała w stosunku do innych konfliktów na obszarze danego Związku Radzieckiego, żeby trzymać w napięciu i te państwa, nie pozwalać im się rozwijać jak w Mołdowie czy Gruzji, czy mieć wpływ na politykę Armenii, podtrzymując napięcia na Górnym Karabachu. W swojej karierze, tak jak ja byłem na Bałkanach, ja byłem, miałem taki epizod jak ambasador do spraw rozwiązywania konfliktu w czasie przewodnictwa Ukrainy w OBWE w 2012-2013 roku. I wtedy jeździłem na spotkania w różnych formatach, różnego rodzaju spotkania, nastawione na doprowadzenie do pokoju czy rozwiązania konfliktu na Dniestrzu, na Górnym Karabachu, w Osetii czy Abchazji. Te spotkania odbywają się w Genewie, w Waszyngtonie, w Wiedniu, w Baku, w Jerewanie oddzielnie, w Tyraspolu i w Kiszyniowie. I nawet jeździłem tam do Osetii i Abchazji też. Ale i wtedy, w 2013 rok do inwazji rosyjskiej, myślałem, i tam w tym przybyje się jeden wątek, że Rosja tam uczestniczy w tych wszystkich rozmowach pokojowych. I wtedy myślałem, no rzeczywiście, no jak to, no chcemy, przecież wszyscy chcą rozwiązania, no wszyscy są świadomi tego, że chcemy pokoju, wszyscy. I Rosja, która tam też uczestniczy, też coś tam no, mówią, uczestniczą, jakieś tam padają no, życzenia, propozycje, a w końcu już 20 lat nie możemy rozwiązać tych konfliktów na Dniestrzu, tak, czy na Górnym Karabachu, czy 10 lat w Abchazji i Osetii. I ponad 10 już. I teraz rozumiem, że ten format normandzki, czy genewski, czy miński, to cały czas Rosja będzie wykorzystywać do tego, żeby trzymać to napięcie na wschodzie Ukrainy, żeby nie pozwolić na przykład Ukrainie skoncentrować się, zmobilizować się na przeprowadzeniu reform, zmian w Ukrainie w kierunku przystąpienia czy stowarzyszenia z Unią Europejską. Czy na to? Właściwie wszystkie teksty poświęcone partnerstwu wschodniemu zaczynają się od tego, że publicyści wymieniają terytoria objęte właśnie konfliktem czy sporem w ramach tych krajów, twierdząc, że są to sytuacje trudne do rozwiązania, więc jak wiadomo, że jest to narzędzie stosowane przez Rosję bardzo konsekwentnie w ciągu ostatnich latach, co wcale nam nie poprawia humoru i też nie przynosi szybkich odpowiedzi, jak moglibyśmy z tej sytuacji wybrnąć. I zanim przejdę do drugiej części, kiedy już zapytam panów ambasadorów o stosunki polsko-ukraińskie, chciałabym sobie odmówić możliwości
wysokości zadania takiego pytania bardziej globalnego, bo mówiliśmy tutaj o zmęczeniu wojną w Ukrainie. Teraz z pierwszych stron gazet nie schodzi sytuacja w Syrii i wycofanie się amerykańskich wojsk, wkroczenie Turcji, bombardowanie i straszliwa sytuacja Rożany w Syrii. Autonomii Kurdów, która jest porównywana przez lewicowych publicystów, ale nie tylko, do sławnej republiki Hulajpole Nestora Mahna, zresztą też opartej na anarchistycznych założeniach. I wiemy o tym, że jakby rosyjskie zaangażowanie po stronie Asada, wycofanie wojsk rosyjskich i wycofanie wojsk amerykańskich jakby prowadzi do tego, że znowu mamy bardzo gorący konflikt, który ma podobnego przeciwnika co Ukraina. I chciałam zapytać właśnie o tą perspektywę. Wiem, że ukraińscy publicyści też się zawsze bardzo mocno zainteresowali arabską wiosną. W czasie rewolucji godności pojawiła się ważna książka Natalii Gumeniuk poświęconej arabskiej wiosnie. Czy mogłabym poprosić tak naprawdę tylko krótko o parę słów komentarza, czy wydarzenia w Syrii w jakiś sposób odbijają się w Ukrainie? Polityce międzynarodowej, czy też w ogóle może być w świecie wewnętrznym Ukrainy? Po pierwsze, tragedią jest też to, że nikt nie może powstrzymać tego, tych zamachów. Ani organizacje międzynarodowe, ani poszczególne państwa. I to jest tragedia, że w XXI wieku nie mamy mechanizmu, który może w jakiś sposób doprowadzić do rozmów, negocjacji, a nie zabijania ludzi. Po drugie, wydaje mi się, że udział Rosji w Syrii też jest na rękę Rosji, bo ona chce cały czas być globalnym partnerem, żeby z nią się liczyli. I jak tylko może, to uczestniczy w różnego rodzaju akcjach, prowokacjach, bombardowaniach i niestety i poparciu reżimu. Trzecie, co dla nas chyba jest ważne, to zresztą też pokazało i te wydarzenia w 2014-2015 roku w Ukrainie, że możemy liczyć na siebie, tylko na siebie, w pierwszej kolejności. Oczywiście, że poparcie musi być i pomaga, ale jeżeli jesteśmy w obliczu agresji, to najbardziej zależy nam na tym, żeby obronić. I naprawdę jesteśmy wdzięczni ochotnikom, Wojsku Ukraińskiemu, ale chyba w pierwszej kolejności ochotnikom, którzy poszli na front z Majdanu, broniąc Ukrainy przed wojskami rosyjskimi. Tego nie oczekiwał Putin. I chyba te działania bardzo skuteczne naszych wojskowych i ochotników i wojska wstrzymali Putina od dalszej inwazji, głębszej inwazji na terytorium Ukrainy. Ale też ta odwaga Ukraińców w obronie swojej ojczyzny dała nam możliwość pozyskać wsparcie i koalicję na Zachodzie wspierającą Ukrainę. Bo oni zobaczyli, że możemy się bronić i wtedy nas wspierać jest prościej. A te bez tego i bez tych sankcji i bez presji na Rosji, to też nie wiadomo, jaka byłaby polityka dalsza Rosji. W
Wracając do tego pytania, co się dzieje w Syrii. Jak nie powstrzymamy, jak nie będzie tego mechanizmu, który powstrzyma czy Turcji, czy Rosji, czy Asada, no to będziemy mieć tragedię. Bałkany już były. Ja tylko taką mam prośbę, ponieważ nie szczeliśmy ludzi, że będzie stroboskop dzisiaj. Stroboskop, że to jest niebezpieczne, także proszę. Dziękuję. I jeżeli mógłbym tutaj jeszcze dodać, to to jest niebywały cynizm również w Rosji. Ponieważ to, co się w tej chwili wydarzyło w Syrii, to jest próba pokazania światu, że Rosja spełnia tam rolę mirotwórczą. Że Rosja tam weszła nie po to, żeby strzelać, bić, mordować, tylko weszła po to, żeby rozdzielić wojska tureckie i wojska syryjskie Asada i żeby dzięki temu uzyskać tytuł. Tytuł międzynarodowy, że Rosja jest orędowniczką pokoju na Bliskim Wschodzie. To jest cynizm przekraczający praktycznie wszelkie możliwe granice, ponieważ niestety wielu polityków w to wierzy. Mówię o politykach Unii Europejskiej, że nie wiem, czy Państwo znają opinię ministra spraw zagranicznych Węgier z dzisiejszego dnia. Prosiłam się do czego? No więc on stwierdził, że właśnie to dobrze, że Turcy weszli tam na teren kurdyjski, tej właściwie takiej niezależnej autonomii uznawanej przez świat. I właściwie tej Rosji w tej chwili się daje carte blanche. Ten carte blanche Rosji dał również prezydent Trump. Wchodźcie, weszli. No i teraz będzie, że skoro Rosja jest w stanie tutaj pełnić rolę rozjemczą między wojskami syryjskimi Asada a tureckimi, a pewnie się dogadała i z jednymi z drugimi, no to w takim razie taka Ukraina z tym znacznie mniejszym konfliktem, to ona przecież powinna wreszcie zrozumieć, że Rosja jest tutaj orędowniczką pokoju na świecie i zgodzić się na to, żeby wycofać wszystkie swoje wojska, najlepiej pewnie wycofać w ogóle całą armię ukraińską z Ukrainy, żeby Rosja mogła tę swoją, tą swoją wizję pokoju globalnego wprowadzać w życie. To jest bardzo niebezpieczne, to co się dzieje i mam niestety wrażenie, że nie wszyscy dostrzegają to niebezpieczeństwo. I niektórzy, właściwie jest ich bardzo sporo, wierzą w to, że Rosja jest zainteresowana pokojem. No, trudno to bardzo uwierzyć, szczególnie w naszej części świata. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wiem, że to nie jest łatwe pytanie, ale tak myślę, że mogliśmy poczuć jakby ten intencje panów ambasadorów, żeby wskazać zagrożenia dzisiejszego pokoju w świecie, którego właściwie wcale nie ma. I proszę pozwolić, że przejdziemy już jakby na bardziej takie rodzime podwórko. Doskonale znane. Bardziej pokojowe. Bardziej pokojowe, a przynajmniej z tendencją do obniżania napięcia. Chociaż też do jego skoków. Obaj panowie mieli przyjemność, zaszczyt, ale też w praktykę uczestniczyć w na najwyższym szczeblu w stosunkach polsko-ukraińskich w ciągu ostatnich lat. Wiem, że tam bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, bardzo wiele zmian, ale też pozytywnych wydarzeń. Są kwestie trwałe, tak jak nieodmienne poparcie Polski dla dążeń Ukrainy do Unii Europejskiej, do członkostwa w NATO. Stały polski punkt nieuznawania legalności aneksji Krymu i nieuznawania aktu terroru, który Rosja dokonała w Ukrainie Wschodniej, więc jakby to są te fundamenty, na których rzeczywiście dobry dialog można fundować, ale w międzyczasie oczywiście wydarzyło się wiele różnych rzeczy. I no jakby
stawiając to pytanie o podsumowanie stosunków polsko-ukraińskich w ciągu ostatnich lat, chciałabym prosić, żeby panowie ambasadorowie wypowiedzieli się trochę na ten temat w kontekście jakby bezpieczeństwa. Czy tutaj pan jakby wspólną, nie tylko jakby wspólne inicjatywy polsko-ukraińskie, nie tylko komandosów polskich, którzy szkolą ukraińskich wojskowców, nie tylko wspaniałe bataliony ukraińsko-polsko-litewskie, które nie dalej niż we wrześniu ćwiczyły sobie dzielnie na Rapid Trident 2019 w Międzynarodowym Centrum Pokoju w Jaworznie, ale mamy też jako trudny incydent, prawdopodobnie rosyjską prowokację związane z bezpieczeństwem dyplomatycznym też placówek polskich w Ukrainie. I jeśli moglibyśmy właśnie porozmawiać i o bezpieczeństwie, które tutaj zaznaje kryzysu, a potem jakby odradza się to zaufanie, i też o gospodarce, która między Polską i Ukrainą zaczyna nabierać naprawdę ciekawych obrotów, to byłam bardzo zobowiązana. A w drugiej części może przeszlibyśmy trochę do społeczeństwa, króciutko do historii. I to jest, jakie są te obszary, o których moglibyśmy teraz porozmawiać. Najpierw się chciałam tutaj wprowadzenie do tego tematu ukraińsko-polskiego dokonać, że nie chcę tutaj rywalizować z panem ambasadorem, że ja byłem reprezentantem Ukrainy, a Jan był reprezentantem Polski i każdy z nas oczywiście dbał o interesy swojego państwa i reprezentując swoje państwo. Ale jestem przekonany, że i ja, i Jan robili to też z intencją o wspieranie dobrych relacji ukraińsko-polskich. Przy tym oczywiście, że interesy państwa, interesy polityki państwowej były priorytetem. Nie mogę się rywalizować z panem ambasadorem, ponieważ znamy się, jak wspomniany, już parę dziesiąt lat. Pracowaliśmy w Pałuci i no jesteśmy, no, odnotującymi. No, jesteśmy w dużej mierze, chcemy dobra dla dwóch narodów. Także tutaj może zobaczymy, jaka będzie odpowiedź pana ambasadora, ale ja będę cały czas nastawiony na to, żeby doprowadzić do dobrych relacji ukraińsko-polskich. W ciągu ostatnich 5 lat oni się rozwijali w różny sposób. Na pewno było stale poparcie tych strategicznych wyzwań, strategicznych celów Ukrainy. Poparcie Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej, poparcie integralności Ukrainy, zaangażowanie się Polski na scenie międzynarodowej w poparcie Ukrainy, poparcie Ukrainy w kierunku do przystąpienia do Unii i NATO. I Polska to bardzo dużo zrobiła w sprawie i podpisania stowarzyszenia, które mamy teraz z Unią Europejską. Ruchu bezwizowego, wolnego handlu, strefę wolnego handlu. Ale jedna kwestia jednak miała swój wpływ na relacje ukraińsko-polskie. I to kwestia związana z historią. Powiedziała pani, że niestety nie trzeba, będziemy krótko mówić o historii, ale ta kwestia miała jednak stosunek i trzeba o tym otwarcie porozmawiać. Bo to miało też relacje. Miało też odcinek na oficjalne rozmowy, oficjalne stanowiska czasami. Niestety to miało wpływ, że trochę wstrzymało albo spowolniło to, do czego mogliśmy
doprowadzić w naszych relacjach. Chociaż i tak dobrze się rozwijają stosunki handlowe. Mamy dobre relacje między ludźmi, między regionami, między lokalnymi władzami. Mamy wsparcie Polski w tak ważnych rzeczach dla Ukrainy, jak integracja z Unią przez NATO, czy poparcie, wsparcie Ukrainy przeciwko Rosji i kontynuacji sankcji przeciwko Rosji. Właśnie Polska, jedna z niewielu państw, które to cały czas utrzymuje na agendzie międzynarodowej, a w szczególności na agendzie Unii Europejskiej. Ale udało się, podejrzewam, że jednak Rosji wbić ten klin, jeżeli chodzi o historyczną politykę, przez dewastację pomników, miejsc pamięci ukraińskich w Polsce i kilku prowokacji w stosunku do miejsc pamięci czy pomników polskich w Ukrainie. Niestety po tym, jak zostały zniszczone około 15 miejsc pamięci w Polsce i kilku miejsc pamięci polskich na Ukrainie, nie było innego wyjścia jak wprowadzenie zakazu na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. To była reakcja na to, że ten proces niszczenia pomników ukraińskich w Polsce trwał. To się zatrzymało. Ten proces się zatrzymał. To wywołało z kolei raczej zniechęcenie do prowadzenia bliższych kontaktów z Ukrainą ze strony oficjalnej Warszawy. Ale po 2 latach zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to już nie skutkuje, to już nie pomaga. I ten zakaz nie pomaga ani bliższym relacjom, ani rozwiązaniu kwestii upamiętnienia. Ten zakaz został zniesiony. Jak wspomniał Jan, nie tylko deklaracje, ale też oficjalne pisma poszły do IPN-u od ministra kultury Ukrainy, że nie ma przeszkód politycznych, możemy kontynuować tą współpracę. Mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, przynajmniej po moich spotkaniach z prezesem IPN-u, z prezesem Szarkiem, że zapewnię, że to będzie. Do tego będą odpowiednie instytucje czy oddziały Instytutu Pamięci Narodowej zmobilizowane i taka praca będzie wykonywana. I to otwiera nam możliwość do nowego, starego dialogu. Także nie ma tutaj żadnych przeszkód. Ale mówię to o relacjach bardziej takich oficjalnych. Chociaż tutaj podkreślam, że wsparcie Ukrainy w sprawach strategicznych nie zmieniło się w ciągu ostatnich 5 lat, w czasie, kiedy ja urzęduję jako ambasador. Ale też jest inne i chcę przytoczyć tutaj swoje wspomnienia z końca 2014 roku, początku 2015, jak przyjechałem tylko do Polski, jak społeczeństwo reagowało na to, co się dzieje w Ukrainie. I tak naprawdę zwykli ludzie chcieli pomóc. Oni nie patrzyli, czy rząd ma politykę w kierunku Ukrainy, jaka to polityka. Oni chcieli pomóc Ukrainie i Ukraińcom przeciwstawić się i obronić swoje państwo. Przeciwstawić się agresji i obronić swoje państwo. Czy byli na wojnie, przekazywali pomoc humanitarną, zbierali na
pełby też, dużo z Was też to robiło i za to bardzo dziękujemy i będziemy o tym pamiętać, przekazywali to, co mógł. I takie wsparcie społeczeństwa jest ważniejsze niż te rozmowy oficjalne. Ale chcę tutaj też zauważyć, że jestem tutaj z całym szacunkiem do pana ambasadora w trochę innej sytuacji, bo jestem urzędującym ambasadorem. Kontynuuję, a ja mogę sobie pozwolić powiedzieć trochę więcej. Także oddaję teraz głos. Myślałam, że przełożymy tą historię i społeczeństwo do innej części rozmowy, ale chyba tutaj się już nie da tego zrobić. Nie da, bo ono miało swój odcień. Tak, oczywiście, dlatego, że to było mocno związane, a chodziło mi raczej o to, że właśnie jakby te tematy historyczne były raczej takim punktem manipulacji między specjalnym takim po prostu jakby kamieniem rzucanym do ogródka stosunków polsko-ukraińskich, który miał je zakłócić, co się udało. Chociaż tak naprawdę jakby te rzeczy związane z bezpieczeństwem, z ekonomią, przecież to Polska sprzedawała Ukrainie gaz po tym, jak Ukraina przestała kupować go od Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Ukrainy było jakby dobrze negocjowane. I te wszystkie jakby ważne strefy nagle zostały po prostu podważone przez tak niesamowitą, znaczy nie zostały podważone, ale zostały przykryte przez tę rozmowę na temat historii, na temat martwych, co też znalazło bardzo ciekawe odbicie i w kulturze, i w publicystyce. I tutaj chcę powiedzieć, że właśnie przypomniałam sobie wspaniały artykuł Oweny Bedni, która opublikowała właśnie taki swój lekki sprzeciw w piśmie prowadzonym przez Andrzeja Brzezińskiego i Małgorzatę Lancun, Nową Europę Wschodnią, które to pismo jest takim naprawdę bardzo ciekawym miejscem do spotykania się opinii ze strony ukraińskiej i polskiej, niezależnym i dobrze prowadzonym. I Oweny Bedni tam napisała, że dosyć niezwykłe jest to, że polityka historyczna prowadzona jest przez szefa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Wiatrowicza, a nie przez ministerstwa, tak jak to należało to zrobić, że gdyby być może zmarli nie zostali wzięci jako zakładnicy, to ten dialog udałoby się inaczej poprowadzić. Chociaż wszyscy wiemy, że nie był to dialog prowadzony w warunkach normalnych, a w sytuacji bardzo ostrego takiego ataku cybernetycznego też na poglądy i Polaków, i Ukraińców, co jak wiemy jest elementem po prostu wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję na terytorium Ukrainy. Ale ukraińskie i polskie środowiska kultury zareagowały bardzo ciekawie. Na przykład w Polsce powstał w Rzeszowskim Teatrze imienia Siemaszków, ale innych Siemaszków, bardzo ciekawy spektakl Wów nie oddamy, gdzie kwestie tej pamięci tak pobudzanej niegodnie przez wrogich Polsce i Ukrainie ludzi zostały troszkę inaczej rozwiązane. Jakby w finale tego bardzo ciekawego politycznego spektaklu pojawiły się informacje o tym, że nie tylko czynniki oficjalne zajmują się upamiętnianiem zmarłych, ale jest też wiele takich oddolnych ukraińskich i polskich organizacji, które szanują cmentarze wielokulturowe i pamięć zmarłych bez względu na to, do jakiej informacji należeli. Tutaj w Polsce należałoby wymienić na przykład Stowarzyszenie Magury, czy w Ukrainie też szereg inicjatyw Czarnej Tuły, ma pan, które się nie mylę, która dba o dawnych i bliskich zmarłych. Także, no, panie ambasadorze, przepraszam, że się wtrąciłam, gdyby zechciał pan wypowiedzieć się na tematy niehistoryczne, ale oczywiście bez tego się pewnie nie uda. Ja się bardzo cieszę, że się wtrąciła. Rzeczywiście ja mam pewien komfort, którego nie posiada Andrzej Reszczyca, ponieważ ja już nie jestem urzędującym ambasadorem, a Andrzej jest. Czasem mogę powiedzieć coś, co rzeczywiście naprawdę myślę i nie każdy mi przyjdzie z tym liczyć. I także tutaj, w tej chwili, jak jestem z Państwem, zamierzam się tak wypowiadać. Bo właśnie, z tą historią to wcale nie jest do końca tak. Łączy nas historia. I
Polaków, i Ukraińców, właściwie Rusinów. Łączy nas wspólna historia, wspólne zabytki, wspólny byt państwowy pod parasolem, czego jeszcze kiedyś nazywało pierwszą Rzeczpospolitą. Miała być Rzeczpospolitą trojga narodów, jakby się udał ten eksperyment wtedy, to może nie byłoby tego, co się potem wydarzyło, ale niestety został tylko Rzeczpospolita, została tylko Rzeczpospolitą wojną polskiego, litewskiego, a tego ruskiego komponentu z różnych powodów historycznych wtedy zabrakło. Mamy również pamięć historyczną, bardzo pozytywną, o wspólnej walce z bolszewikami, o sojuszu Petury i Piłsudskiego. Piłsudski był człowiekiem, który rozumiał coś, czego dzisiaj politycy w Europie rozumieją. Że ten pas ziemi w Europie, od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, przebiegający przez niziny Polski, Białorusi, Ukrainy, jest kluczem do bezpieczeństwa europejskiego. Tędy zawsze szły na małe wojska. Timothy Snyder o tym pięknie pisał. Czy to było wojsko napoleońskie, czy to potem było wojsko niemieckie, czy to potem wojsko sowieckie. Zawsze najgorszą cenę za to płaciła ludność tych ziemi, czyli Ukraińcy, Białorusi, Polacy. I właściwie w tej chwili to tak się udało, że jak mówimy o problemach historycznych z Ukrainą, to dotyczy to bardzo wąskiego fragmentu naszej historii, wspólnej historii, dramatu, który się rozegrał w 1943-1944 roku na terytoriach wtedy okupowanych, byłej Rzeczypospolitej II, gdzie obywatele polscy pochodzenia ukraińskiego i obywatele polscy mordowali się i gdzie doszło rzeczywiście do tak zwanej rzezi wołyńskiej. I oczywiście ten szmat historii wspólnej, która była pozytywna, łącznie z bitwą pod Orszą, gdzie wspólnie żeśmy zwyciężyli liczniejszego i groźnego przeciwnika, czyli armię rosyjską. Powinniśmy o tym pamiętać i nie upierać się, że nasza historia to w tej chwili powinna się łącznie koncentrować na latach 43-44. Nie powinno. A poza tym to jest ciągle czas, który nie do końca został przez historyków zbadany. Ale czy rzeczywiście to są nasze dzisiejsze problemy? Ten 43 rok mamy tyle wyzwań związanych z bezpieczeństwem, z migracją ukraińską. Dlaczego nasza rozmowa koncentruje się na tym? Właśnie o to chcę pytać. O tym mówię. Że nie w sobie historycy. Jest przecież wspólny forum historyków polsko-ukraińskich, które żeśmy z panem ambasadorem wspólnie tyle powoływali, bo to rządy powoływały, ale pomocą. Jak na razie nie wznowiło jeszcze działalności, ale miejmy nadzieję, że wstąpi. One się powinno tym. Czekają na zmiany też w Instytucie Pamięci Narodowej. No więc to na pewno trochę wcześniej potrwa, ale powinniśmy po prostu te sprawy odłożyć na bok. Pamiętać o sojuszu Petlura Piłsudskiego. W przyszłym roku będziemy mieli bardzo ważną rocznicę. Przecież gdyby nie generał Bezoczko i jego wojsko, Ukraińcy nie bronili dzielnie Zamościa, to nie wiadomo może, jakby się potoczyły losy bitwy warszawskiej. Myślę, że jesteśmy sobie wszyscy nawzajem wiele winni. To jest nasza wspólna historia i w naszym wspólnym interesie jest, żeby Ukraina stała się członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej i żebyśmy mogli ze sobą żyć w zgodzie, tak jak właściwie żyjemy. Oczywiście, że trwają usiłowania tak zwanej trzeciej strony, która dokonywała rzeczy od
wiemy, czego właściwie takim najlepszym dowodem w wymiarze jeszcze węgierskim to była prowokacja w Uszkorodzie, gdzie grupa polskich tak zwanych patriotów usiłowała doprowadzić tak, nie udało im się, bo zdaje się nie wiedzieli nawet za bardzo, jak to zrobić. No, ale w każdym razie zostali złapani, osądzeni i okazało się, że zostali złapani w Polsce. Dzięki współpracy z ukraińskimi, dokładnie, a w sposobności okazało się, że tym, który opłacił ich działania, to był pewien niemiecki dziennikarz współpracujący z Alternative Deutschland, czyli prorosyjską, mocno nacjonalistyczną partią w Niemczech, która teraz niestety wysoko w rakiecie. Więc powinniśmy się skupić na pozytywach, powinniśmy się skupić na współpracy. Natomiast tu, jak chodzi o czas, kiedy ja byłem ambasadorem, to pamiętam, że tutaj nastąpiło pewne nieporozumienie. Jak PiS wygrał wybory w Polsce, to spora część ukraińskiej elity wtedy myślała, że to nie potrwa długo. I że to jest coś, co ma charakter epizodyczny. No tak nie było. I tylko najlepszy dowód mamy i dzisiaj. Gdyby tego błędu nie popełniono wtedy, to może by łatwiej było w niektórych sprawach. Podobno to Angela Merkel popuściła prezydenta Poroszenkę, że trzeba rozmawiać z opozycją, a nie z rządem. No ja nie wiem, czy pani Angela osobiście popuściła. Ale faktem jest, że rzeczywiście w pewnym momencie tak troszeczkę było. Teraz już jesteśmy świeżo po wyborach, jak już właśnie mówili. I myślę, że teraz będzie po prostu łatwiej. Tak, bo nie ma tego barieru, nie ma tego zakazu, bo jednak ten zakaz na pracę poszukiwawczą, egzekucyjny, to było no takim no, hamulcem do rozmów oficjalnych, bo każda rozmowa, tutaj już nawet będąc ambasadorem, mogę to potwierdzić, że każda rozmowa oficjalnie się zaczynała od tego, kiedy zostanie zniesiony zakaz. A potem zaczynali każdy w swój sposób traktować historię bliższą, dalszą. Dochodziło tam dobrze, że nie dochodziło jeszcze do jakichś tam Rusi Kijowskiej. Ale niestety to było w takich rozmowach naszych wszystkich ministrów, prezydentów. Teraz nie ma tego zakazu. No mam nadzieję, że jak mamy godzinę na rozmowy oficjalne pomiędzy prezydentami czy szefami rządu, czy ministrami, to tą godzinę wykorzystają na rozmowy bardziej pragmatyczne o współpracy, a nie o wyjaśnianiu tej historii, bo ich zakazu nie ma o co rozmawiać. To może jeszcze pewna zgoda. Może jeszcze jedną rzecz dorzucił, bo oczywiście Andrzej mówił o niszczeniu miejsc pamięci po jednej i po drugiej stronie granicy. Dla mnie najbardziej dramatycznym momentem nie było to, ale był ostrzał z moździerza przeciwczołgowego konsulatu polskiego w Łódzku. Wtedy byłem rzeczywiście przerażony i wtedy myślałem, że to się może niestety tak skończyć, że ja zostanę wezwany do Warszawy i że może dojść do po prostu Tak, niestety to była sytuacja bardzo napięta i bardzo niebezpieczna, ale chyba udało mi się. No, ja chciałbym powiedzieć, że dzięki współpracy naszej i dzięki dobrej woli polityków polskich i polityków ukraińskich udało nam się tę sytuację tak rozwiązać, że nie doszło do czarnego scenariusza, który był blisko i wszyscy doskonale wiemy, kto by się z tego cieszył. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to był majstersztyk, żeby utrzymać ten poziom stosunków dyplomatycznych po ostrzelaniu konsulatu w Łódzku. I no, myślę, że obu panu ambasadorom należą się podziękowania za to, że my się w tym trakcie włożyli w tym
w tą sytuację. Żeby przenieść jeszcze naszą rozmowę trochę na taki bardziej społeczny wymiar, chciałam przypomnieć też, że Polska i Ukraina mają wspaniałe doświadczenia w dziedzinie współpracy samorządowej. Tak zwana paradyplomacja, czyli dyplomacja samorządów i miast, obejmuje w tym momencie w Polsce i w Ukrainie, po obu stronach granicy, po około 500 podmiotów, które prowadzą stosunki partnerskie na poziomie gmin, miast, województw z takimi podmiotami w Ukrainie. Co prawda pełnomocnik rządu do spraw wdrażania zasobów, tutaj już pomyślałem, jak się nazywał, do spraw wspierania reform. Tak. Cały czas to się zmienia. Tak, tak, to się zmienia, bo gdzieś zniknął nam z polskiego rządu, ale za to ta współpraca horyzontalna, współpraca ludzi została. I wydaje się, że nawet jeśli rozwiązania w Ukrainie są wprowadzane w oparciu o wzory francuskie na poziomie prefektur, a niżej to chyba były szwajcarskie, tak? Reforma polska samorządu, tak, i regionalna na pewno została uwzględniona w przeprowadzeniu reform. I jeszcze w czasie rządu Groismana, nawet przed tym, jak Groisman został premierem, był wicepremierem, to on jak najbardziej utrążał ten system polskiej reformy samorządowej w Ukrainie. Uczestniczył w projekcie Bałcie, bo tutaj z Janem te zmiany, te reformy jeszcze zaczęliśmy wprowadzać w 1999. Razem z Janem pracowaliśmy w takiej instytucji Polsko-Amerykańsko-Ukraińska Inicjatywa Współpracy. W różnych terminach, ale dość skutecznie. Kontynuując to chyba przez 10 lat mniej więcej ten projekt istniał. I dzięki temu projektowi nawiązała się taka współpraca między samorządami, między organizacjami pozarządowymi. Czasami jak pytano mnie, dlaczego takie duże poparcie na Majdanie w 2014 roku było ze strony Polski, dlaczego tak dużo Polaków było na Majdanie, ponieważ oni mieli te relacje już nawiązane. Nie, bo jak wspomniałem, nie trzeba było żadnych oświadczeń rządowych, bo te relacje między ludźmi już istniały, jakiejś dyrektywy państwowej, czy wizyty, czy pisma od ambasadora. Oni to robili z chęci, bo mieli już kontakty i doświadczenia współpracy i przyjmowanie tych ludzi i pomagali tym ludziom jak swoim przyjacielom. Także to ta współpraca, o której Pani wspomniała, 500 podmiotów, to rzeczywiście jest poważnym gruntem, siłą i basement, gruntem, czy no, osnową do tego, żeby rozwijać współpracę między narodami i państwami. Ona nie zniknie. Też nawet w czasie, kiedy te relacje oficjalne były w jakiś sposób przytmione kwestią historyczną, to jak jeździłem w regiony w Polsce, spotykałem się na spotkaniach Ukraińców i Polaków, którzy wymieniali się delegacjami na szczeblu samorządowym, to nie, to sobie tam w Warszawie rozmawiają, a my tutaj spotykamy się, śpiewamy, jemy razem, przyjmujemy dzieci. Także tutaj dla nas to nie odchodzi, my chcemy dobrych relacji. I to rzeczywiście było. I to jest bardzo, bardzo ważny atut w naszych relacjach dwustronnych. Mam nadzieję, że będzie on kontynuowany. Nawet powiem, że kiedyś w ambasadzie dotychczas w ambasadzie mamy osobę, która odpowiada za współpracę regionalną, to ta osoba już teraz nie jest w stanie powiedzieć, ile mamy tych podmiotów, ile mamy tych umów podpisanych, bo w latach 90., kiedy została wprowadzona taka instytucja, że no jakby nie instytucja,
wspomagał w nawiązaniu kontaktu, to co tu ci się zmieniło teraz? On po prostu nie może powiedzieć. Teraz tylko nie przeszkadzamy im, żeby się tylko sami rozwijali. No i tak na przykład jak we Wrocławiu tutaj te relacje z Lwowem to są poza ambasadą. Oczywiście nas informują, ja z przyjemnością przyjeżdżam na miesiąc ukraiński do Wrocławia, czy na rozmowę, ale to się dzieje poza już polityką oficjalną. Tak, to jest naprawdę bardzo taki ważny aspekt tej demokracji takiej społecznej. Widzę, że już jesteśmy w takim momencie, że trzeba byłoby przejść do kolejnej części, więc zadam to pytanie ogólnie, aby panowie mogli samodzielnie już jakby włożyć w to treść. A chodzi mi o takie najważniejsze wyzwania, które stoją teraz przed stosunkami polsko-ukraińskimi. Jakbyście zdefiniowali te obszary, które wymagają teraz najwięcej pracy. Może damy odpocząć chwilę panu ambasadorowi. Gospodarka. Jeszcze raz gospodarka. To właściwie już się dzieje, ponieważ w Polsce mieszka, pracuje, żyje, inwestuje gdzieś około 1,5 miliona ukraińskich obywateli. I polski kapitał, który zajmuje się gospodarką, jest świadomość tego, że gdyby nie było, to byłoby cienko. No jak Niemcy otworzą swój rynek pracy? To nie jest za mną. Uważam, że nie będzie znaków wyjazdów do Niemiec właściwie z dwóch powodów. Jeden powód to jest kulturowo-językowy, a drugi powód to jest taki, że jak się pracuje w Krośnie, w Jaśle, w Lublinie, w Krakowie, to można na weekend bez problemu wybrać się do rodziny. Przez naszą granicę? Można, oczywiście, że można. Ja mogę tak powiedzieć. Dokładnie. Tylko trzeba rządzić. Z Przemyśla do Lwowa. Można, ale można jak najbardziej, można się wybrać również samochodem i można czekać, jak mój dobry znajomy Tomasz Bart, który doskonale rozpoznaje, gdzie jest zawsze najmniejsza kolejka, przejechać więcej 10 minut. Ale to chyba chodzi o to, żebyśmy tak chyba rozpoznawali gdzieś akurat robi przejście wolne. Może troszkę popracować nad tą inwestycją. Nie, no tutaj wyzwanie, tutaj się zgadza gospodarka, ale żeby doprowadzić do skutecznej współpracy gospodarczej trzeba poprawić infrastrukturę. Granice trzeba poprawić. 100 milionów złotych kredytu od polskiego rządu. Nie, 100 milionów euro kredytu na infrastrukturę. Rozumiem, że są wybrane przynajmniej na takim etapie. Tak. Już nam przekazali środki. Tyle tylko, że kolega Nowak stracił pracę. To nie na jego konto zostało przekazane. W każdym razie rzeczywiście infrastruktura jest potrzebna. Myśmy powinni, ja już to powiedziałem podczas jakiegoś spotkania z okazji dziesięciolecia Wschodniego Partnerstwa w takim gronie bardziej zamkniętym, ale mogę to powtórzyć jeszcze raz, że w tej chwili i Polska, i Unia Europejska musi się zastanowić nie nad tym, żeby ściągać Ukraińców do pracy, tylko żeby inwestować w Ukrainę tak, żeby tam czasem przenosić produkcję. Tak jak kiedyś poprzenoszono produkcję do Chin, czego i niemiecki biznes, i amerykański biznes bardzo teraz żałuje, ale Chiny to nie jest Ukraina. Jeżeli chcemy, żeby Ukraina była częścią Unii Europejskiej, częścią Europy wspólnej, to tak się musi stać. I rzeczywiście to wymaga pewnych gwarancji ze strony państwa ukraińskiego, to wymaga pewnych gwarancji kredytowych ze strony polskiego rządu, jest taka instytucja PUG, która się tym zajmuje. Należy po prostu o tym głośno mówić i należy to po prostu robić. Gospodarka. To są więzy, które są najsilniejsze
I to są więc najskuteczniejsze, czego najlepszym przykładem jest obecność Polski w Unii Europejskiej. Dzięki powiązaniu polskiej gospodarki z gospodarką europejską możemy powiedzieć, że rzeczywiście nam się udało. Nie? Bardzo byśmy chcieli, żeby się Ukrainie też udało. Bo jak się Ukrainie uda, to może kiedyś w przyszłości i tej Rosji się uda wyjść pod takiego buta, pod którym w tej chwili jest. I może ten świat będzie wyglądał inaczej, ale to jest już temat na następną kawałek naszej sesji. Tak, nie wiem, czy zdążymy, tylko tutaj tak dodam, że fajnie by było, żeby jeszcze w tych stosunkach gospodarczych pamiętać o prawach pracowniczych zarówno Ukraińców, jak i Polaków. A wiem, że też pojawiły się takie inicjatywy legislacyjne związane z większą ochroną praw pracowników ukraińskich w Polsce. Co prawda, tak, rzeczywiście, bo to jest nowe wyzwanie i dla Ukrainy, ale też dla Polski, bo tych 1,5 miliona osób, którzy przebywają w Polsce, potrzebują gwarancji prawnych ich tutaj bytu. Też odwagi do tego, żeby wychodzić ze strefy cienia, prawda? Bo wtedy dostają gwarancję, to znaczy, że musimy się ja wypłacić. Cały czas namawiam wszystkich, mówię, że Ukraińców, kiedy się spotykam z Ukraińcami, mówię, że oni jadąc do Polski powinni być świadomi tego, że muszą być legalnie tutaj. Bo jak nie są legalnie, to mają problem i my, i broniąc ich praw, i polscy ich pracodawcy, bo wtedy też mają problem i przed swoim prawem i przed nimi moralnie nawet. Także to też wyzwanie, co zrobić, jak zrobić te warunki tak przyjazne, może tak komfortowe, nie wiem czy komfortowe dobre słowo, ale tak zrobić te warunki bycia Ukraińców w Polsce, żeby oni czuli się komfortowo. Chodzi o wymiar prawny, chodzi o wymiar międzyludzki, chodzi o wymiar moralny, chodzi o wymiar integracyjny. Także to jest też wyzwanie dla obu państw. Potrzebuje też większego zaangażowania naszych placówek dyplomatycznych, konsularnych, ale też jestem tutaj całkowicie po stronie Jana, że powinniśmy myśleć o tym, żeby otwierać rynek ukraiński, bo to też jest wyzwanie. Więcej inwestycji w Ukrainę i rząd teraz jak jest zainteresowany w tym, żeby poprzedni i obecny, żeby Ukraińcy nie wyjeżdżali do Polski czy do Niemiec, ani żeby zostawali w Ukrainie. No bo ktoś na ich miejsce przyjedzie. I bo ktoś... Azja Centralna. Może nie przyjeżdża jeszcze, ale to dobre pytanie. Kto przyjedzie, jak wyjadą Ukraińcy, kto przyjedzie na to miejsce? Mam nadzieję, że nie Rosjanie. Wyzwanie, które jest związane z gospodarką, to wyzwanie, które wspomniałem, infrastruktura. Bo jesteśmy w XXI wieku, w czasie, kiedy pomiędzy państwami i stolicami przekraczamy dystans kilku godzin, a tutaj kilka godzin mamy stać na granicy ukraińsko-polskiej. I dlatego rzeczywiście ta granica nie jest dostosowana do wyzwań dzisiejszych. Bo cały czas powtarzam to, że nawołuję do doświadczenia polsko-niemieckiego czy polsko-unijnego, że w czasie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na granicy polsko-niemieckiej było 48 przejść granicznych. My mamy 8 przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej. A odległość granicy jest taka sama i ilość osób przekraczających jest podobna. A my mamy tylko 8, 6 razy mniej. A cały czas
ilość osób, którzy chcą przekroczyć, zwiększa się. Zdecydowanie trzeba rozbudować tą granicę, rozbudować przejścia graniczne, zwiększyć ilość przejść granicznych, sproszczenie procedur celnych i paszportowych, odprawy paszportowej, bardzo sprawnej i szybkiej. Po stronie obu, ale przede wszystkim po stronie polskiej. Chociaż ten argument, który Polska przytoczył, że polscy przedstawicieli Straży Granicznej czy rządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cały czas w moich rozmowach z nimi słyszę, że no my bronimy granicy Unii Europejskiej. Ale no dobra, no to, ale ta Unia nie może być taka zamknięta i taka zbiurokratyzowana, przecież widzimy w Unii bardziej otwarte społeczeństwo. Byłam ostatnio w Chinach, przeczytałam taką wspaniałą tabliczkę na murze chińskim, że mur chiński jest właśnie tym, co łączy dwie jego strony. Ale kontynuując sprawę tej infrastruktury, ale dzięki Bogu jakoś doszło do tego, że jak nie udało się zwiększyć przejść granicznych, to udało się zwiększyć ilość połączeń lotniczych, w tym z Wrocławia, tak, można teraz polecieć w kilku miast, do kilku miast zadanie pieniądze, czy kolejowych z Przemyśla, z Kowla, teraz z Helma nie ma, ale znowuż biurokracja Skarbu Państwa Polskiego. Nie chcę wchodzić w detale, ale no, wydaje mi się, że to jest bardzo no, zabiurokratyzowane podejście, bo ten pociąg, który wjeżdża do Helma, został odwołany z tego powodu, że muszą płacić cło za paliwo, które jest przewożone w tym pociągu. To, no niestety, ale na tym nie wiem kto zarabia, nikt już nie zarabia, ale nie korzystają ludzie zwykli, którzy podróżowali. Ale mamy połączenie z Przemyśla do Lwowa, do Odessy, do Kijowa, bardzo wygodne, tam kilka milionów osób rocznie chyba korzysta z tego niżej Turicy, Chylicy, no ale te przejścia trzeba rozbudowywać, to nie ma, oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem będzie zniszczenie granicy, ale to za tych 50 lat, o których mamy rozmawiać, może za 10. Jeszcze jedno pytanie dotyczące dalekiej wizji przyszłości, kiedy już można będzie się oderwać na chwilę od bieżączki. Ale nie mogę się powstrzymać. Po prostu przeczytałam niedawno esej Dariusza Martnikowa o tym, że właśnie było takich wizjach przyszłości europejskiej Ukrainy i on tam przytoczył, że ta wymiana transportowa i osobowa między Polską a Ukrainą jest teraz większa niż między Rosją a Ukrainą. To prawda, ale... Po 2014 roku zmienił się wektor. I ten biznes, i ludzie, i cała wizja rozwoju Ukrainy skręciła się na 180 stopni w kierunku na zachód, a nie na wschód. I to jest wyzwanie. Musimy na to reagować w odpowiedni sposób. Bo widzimy teraz wzrost handlu między Polską a Ukrainą. Jest teraz 6,5 miliarda dolarów rocznie, a mogło się zwiększyć oczywiście, bo nie trzeba, bo oczywiście, że jest interes po obu stronach, ale są te bariery takie proste, jak tam drogi. Trochę się poprawili dzięki naukowi, ale tak czy inaczej jest potrzeba w Ukrainie do polepszenia infrastruktury drogowej. To się dzieje. Bardzo dużo dróg zostało odremontowanych. Jest lepsza sytuacja, ale to nie odpowiada tej zmianie, do której doszło po inwazji rosyjskiej, która też prawdopodobnie, czego nie oczekiwał Putin, doprowadzi do tego, że zmieniło się wsparcie w Ukrainie.
Ukrainie, Ukraińców, przystąpienie do Unii, do NATO, jak było przed 2014. Też nie oczekiwał, że zostanie wzmocniona tak wojsko ukraińskie. I tym, 100 000, tak? Tak, ale profesjonalnie nawet, duch wojska się zmieni. I to są skutki tej inwazji. A my niestety nie jesteśmy przygotowani na tą zmianę jeszcze. I oczywiście to są wyzwania, do których trzeba przygotować. Ostatnie pytanie i oddam naszej szanownej publiczności tych wspaniałych rozmówców do zadawania pytań. A ostatnie pytanie, poproszę pana ambasadora jako pierwszego o odpowiedź, jest wizja stosunków polsko-ukraińskich za 50, za 100 lat. Co się może tutaj wydarzyć, jakie jest marzenie o tych stosunkach? Może nie 50, ale powiedzmy 20, tak? Proszę bardzo. No ja sobie to wyobrażam tak, że Ukraina zaczyna rozmowy akcesyjne do Warszawy, krajów bałtyckich. Francja nie daje rady, poddaje się i to przyjąć. Holandia tak samo. No i pamiętam, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Pewien entuzjazm, więc pewnie mam wrażenie, że ten entuzjazm tam też wtedy będzie i uruchomi aktywność młodych ludzi. Ja jestem pod wrażeniem tego, co widziałem w Kijowie, jak młodzi ludzie są zainteresowani Europą i jakby chcieli również funkcjonować w podobnym systemie i chcieliby po prostu być przedsiębiorcami, mieć własny biznes, restauracyjki. Wydaje się, że Kijów w tej chwili to jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast, jak chodziło o kuchni. Co jest po prostu no, absolutnie fantastyczne, więc takie miasto powinno być w Unii Europejskiej. Prawda? Jasne. No więc ja myślę, że to tak. I to jest jeszcze takie pytanie do rozważenia, bo Polska wpierw weszła do NATO, a potem weszła do Unii Europejskiej. Jak to będzie w przypadku Ukrainy? Myślę, że to może być trudniejsze, że łatwiejsze może być wejście do Unii Europejskiej. Załatwia NATO. No, nie wiadomo. Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, co się stanie w Rosji, ponieważ no, to są ekspertyzy różnych wybitnych znawców tematyki rosyjskiej, że Władimir Putin dochodzi swojej możliwości rządzenia tym krajem i jeżeli... Za 50 lat. Ja myślę, że wcześniej, znacznie wcześniej, bo on ma, zdaje się, tyle samo ciągnąć w 52 roku, ja też jestem w 52 roku. Mamy tyle samo lat, nie mam tyle samo lat, co Władimir Putin. Jestem pod wrażeniem działania pewnego szamana, który tak dzielnie idzie do tej Moskwy, żeby po prostu wygonić tego szamana. Nie, właśnie zamknęli go w psychuszce, usiłowali go przekonać, żeby nie szedł, a on wrócił, ale stwierdził, że on dalej nie szedł. A poza tym jest wielu nowych szamanów, którzy też zrobić to samo, więc ja myślę, że znaczy na przegranę nic. Bo z białą barwą, czarna magia nigdy nie wie. No w każdym razie, bo to jest taki wątek humorystyczny, ale wierzę w to, że Unia Europejska no, zrozumie, że Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, z Białorusią też tak pewnie będzie, może trochę później. Łukaszenka nie jest zainteresowany tym, żeby być podnóżkiem Putina, tylko zainteresowany tym, żeby z no, Łukaszenką. Nie wiem, czy mu się to uda do końca, ale... On nie ma demarkacji z Rosją, ale za to nie ma też terytorium spornego. No więc to wszystko tak wygląda, że będziemy za te 20-30 lat, mam nadzieję, żyli w Unii Europejskiej powiększonej o terytorium tych krajów wschodniego partnerstwa z Białorusią łącznie, a w Rosji będzie odbudowa krajów z ruin po rzeczywiście katastrofalnej gospodarce, która powoduje ubożenie ludzi kosztem zbrojeń i wydatków
Tak, najkrócej optymistycznie mówiąc, taką mam wizję i wierzę w to, że jeżeli w dyplomacji będą ukraińscy tacy ludzie jak Andrzej, tacy ludzie jak nasi wspólni przyjaciele i przyjaciółki. Dla mnie przyjaciel to jest, może być kobietą, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Ale ja rozumiem, że niektórzy... Tak. Myślę, że tak się stanie. Tak samo wtedy też również kraje zachodnich Bałkanów będą członkami Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska się przestanie rozszerzać, to to jest śmierć Unii Europejskiej, bo cała siła i potęga Unii Europejskiej polega wyłącznie na rozszerzaniu, a teraz się kurczy. I również wierzę w to, że Wielka Brytania pójdzie po prostu do głowy i że Boris Johnson odejdzie w niechwale, a nie sławia, a zostanie zorganizowane nowe referendum, w którym Brytyjczycy się opowiedzą za zostanie Unii Europejskiej. No a chodzi o Stany Zjednoczone, które są krajem bardzo potrzebnym w Europie, bo bez Stanów Zjednoczonych to Europa by w dwóch wojnach przepadła. Wierzę w to, że tam zwycięży rozum, demokracja i że świat się będzie poszło w kierunku postępu, a nie w kierunku pokus demonów totalitaryzmu. Dziękuję bardzo. Z taką wizją optymistyczną.